W ramach trzeciego powiatowego konkursu Nasza Choinka przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi przygotowało wernisaż wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci niepełnosprawne, który odbył się w Galerii Sztuki Parter Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Jest bardzo mało okoliczności, abyśmy my mogły zaprezentować prace plastyczne, twórczość dzieci niepełnosprawnych. A więc moje panie wyszły z taką inicjatywą, aby na terenie Kłodzka zrobić właśnie taki konkurs, nie nasz przedszkolny, tylko który byłby rozszerzony o inne szkoły, o inne placówki na terenie Kłodzka. Dzisiaj w trzeciej edycji okazuje się, że mamy szkoły i przedszkola z różnych stron Kotliny Kłodzkiej. Mamy z Kłodzka, mamy z Jaszkowej, mamy szkoły i przedszkola z Piszkowic, mamy różnego rodzaju ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych, a więc tam wszędzie, gdzie są dzieci niepełnosprawne do 10 roku życia, mogą zaprezentować u nas swoją twórczość. W pewnym momencie okazało się, że tych prac napływa bardzo dużo. Chcieliśmy się pochwalić naszemu społeczeństwu tutaj w Kłodzku, jak i również wszystkim w okolicy. Wymyśliliśmy właśnie w galerii pokaz, taki mały wernisaż prac plastycznych dzieci z pewnymi niepełnosprawnościami. Jaką techniką zostały wykonane te prace i co one przedstawiają? Trzeci rok z rzędu jest to choinka. Choinka jest taka najpiękniejsza, bardzo bliska dzieciom. Jest to zawsze okres Świąt Bożego Narodzenia, więc dzieci przeżywają choinkę w domu, w przedszkolu, w szkole i prace są płaskie, są półprzestrzenne, przestrzenne. Wszystko było uzależnione od inwencji twórczej nauczycieli, którzy prowadzą dzieci, jak i również samych dzieci. Choinkę robiła z piórek. A taką piękną choinkę zrobiła. Tak, tak. Uważam, że jest to inicjatywa bardzo pozytywna, dlatego że wyróżnia nie tylko dzieci pełnosprawne, ale również niepełnosprawne, mają swoje 5 minut, a takie dzieci też potrzebują sukcesu i dzięki temu, że takie konkursy się odbywają, dzieci taki sukces też mogą uzyskać i też mogą być wyróżnione i poczuć się ważne w naszym mieście i w ogóle w społeczeństwie. Wszystkie prace, które do nas napłynęły, są wystawione, nie tylko te nagrodzone. I chciałam zaznaczyć, że wszystkie dzieci, które wykonały jakąkolwiek część pracy, bo niektóre są zbiorowe, są nagrodzane. Czyli każde dziecko, które u nas wystawi swoją pracę, jest nagrodzone i wychodzi z prezentem. To cała grupa wykonywała, Adaś razem z koleżankami przy pomocy i wsparciu pani wychowawczyni. No i efekt jest świetny. Podobnie jak w przypadku innych. Brawo, tak, wszyscy dostają nagrody. Jestem mamą trojaczków, trzech dziewczynek, Asi, Mai i Karolinki. Dzisiaj zostały wyróżnienie. Tak, dostały wyróżnienie, dostały dyplom, dostały zabawkę, z czego naprawdę bardzo się cieszymy. A co takiego wykonały? Wykonały choinkę, wykonały z przedszkola gminnego z Bierkowic. Dostały wyróżnienie, z czego bardzo się cieszymy. Myślę, że wszyscy rodzice bardzo są zadowoleni z tego, co tutaj zobaczyli. Prace są przepiękne. Jako rodzice popieramy wszelkie formy integracji. Wiadomo, że mamy do czynienia z dziećmi przedszkolnymi, więc te prace plastyczne są tak najłatwiejszą, pierwszą formą, którą możemy mieć do czynienia przy integracji dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi. Wystawa prac prezentowana będzie do 5 lutego bieżącego roku. W trakcie wernisażu odbyła się również licytacja wyróżnionych prac plastycznych, z których dochód przeznaczony był na zasilenie Rady Rodziców Przedszkola nr 4 w Kłodzku. Na część artystyczną wernisażu składał się występ chóru Zespołu Szkół Integracyjnych nr 2 w Kłodzku i występy dzieci z Przedszkola nr 4 w Kłodzku. Relacja z tego wydarzenia również w kolejnym wydaniu tygodnika Euroregio Glacensis.